Wykład profesora Dariusza Rosatiego kończy siódmą i ostatnią edycję podyplomowych studiów Mechanizmy funkcjonowania strefy euro. To było to wyzwanie, z którym Unia boryka się. Studia podyplomowe organizowane były w 17 ośrodkach akademickich w kraju. Do tej pory w całej Polsce ukończyło je prawie 5,5 tysiąca osób. W Zielonej Górze 422 absolwentów. Co roku zwiększaliśmy prestiż tych studiów. Kadra profesorska była z całej Polski. Najlepszych ekonomistów zatrudnialiśmy do tego projektu właśnie dzięki NBP, który finansował te studia. No, studenci mieli taką możliwość, że poprzez anonimowe ankiety oceniali prowadzący w każdej edycji. Absolwenci zielonogórskiej edycji to pracownicy różnych szczebli administracji państwowej i samorządowej, sektora finansowo-bankowego, przedsiębiorcy funkcjonujący w sferze biznesu. W trakcie studiów poznawali mechanizmy finansowe działające w Unii oraz plusy i minusy wprowadzenia wspólnej waluty w krajach członkowskich. Pokazują dwa oblicza tego zjawiska. Z jednej strony pokazują zagrożenia, czy mówią wprost o ewentualnych zagrożeniach, które się wiążą z wprowadzeniem, ale kładą też nacisk na szanse, a o szansach wielu mówców i polityków oraz obywateli zapomina. W wszystkich pracach, które były prezentowane jako prace dyplomowe na koniec studiów, poruszony temat cen. To był największy strach. Można powiedzieć, że prawie 80% osób stawiało to jako główny punkt przeciwko wejściu w strefę euro. Europoseł profesor Dariusz Rosati podkreśla, że wiedza Polaków na temat strefy euro jest niska. Bardziej wierzymy w plotki, sami nie szukamy informacji i waluta kojarzy nam się wyłącznie z podwyżkami. To mit, zaznacza Rosati. Jest bariera popytu, to po pierwsze. Po drugie, zachęcam wszystkich do tego, żeby się zapoznali z oficjalnymi statystykami cenowymi zarówno Unii Europejskiej, z Eurostatu, jak i statystykami narodowymi poszczególnych państw. I wtedy wszyscy się przekonają, że nie było czegoś takiego jak wzrost cen po wprowadzeniu euro. I dotyczy to wszystkich krajów. Studia prowadzone na Uniwersytecie Zielonogórskim 2 lata temu zostały wyróżnione statuetką Eurosymbol nowoczesnego kształcenia przez Monitor Rynkowy, Dziennika Gazeta Prawna oraz Monitor Biznesu, który jest dodatkiem do Rzeczpospolitej.